Tutaj w bardzo krótkim czasie pan Patryk zgromadził 7166 osób. Imponujący wynik. Tak, i ta ankieta spełnia w takim razie wszystkie potrzebne dane do tego, żeby być traktowaną jako pewien wymierny głos tego, jak Polacy się czują. A oto jaki był temat. Celem ankiety była odpowiedź na pytanie, czy Polacy chcą Polski uwolnionej od wpływów Kościoła. 7166 głosów, średnia wieku 43 lata. Pytania dotyczyły światopoglądu w kwestii wiary, in vitro, konkordatu, religii w szkole, jak również oceny Kościoła katolickiego. Pytania i odpowiedzi. W ankiecie sformułowano następujące pytania. Czy jesteś osobą wierzącą? Zdecydowanie tak. 9% tak. 25% nie mam zdania. 12% nie. 26% zdecydowanie nie. 26%. Czy uczęszczasz do Kościoła? Tak, regularnie. 5% tak, nieregularnie. 12% nie. 81%. Bardzo dużo, tak, jak na katolików. Tak. Czy jesteś zachrzczeniem dzieci? Tak. 17% nie. Człowiek powinien ochrzcić się sam świadomie. 82%. Prawda? W katolickim kraju. To są protestanci, tylko o tym nie wiedzą. Tak. Czy jesteś za tym, aby religia odbywała się poza szkołą? Tak. 93%. Czy jesteś za opodatkowaniem Kościoła na takich samych warunkach jak inne instytucje? Tak, 95%. Czy jesteś za rozwiązaniem konkordatu? Tak, 80%. Idziemy dalej. Tutaj mamy wisienkę na torcie, to na koniec. Czy jesteś za odebraniem koncesji Radiu Maryja? Tak, 57%, nie, 19%, nie mam zdania, 23%. Czy uważasz, że człowiek powinien mieć możliwość skorzystania z metody in vitro według własnego sumienia? Tak, 96%. Czy uważasz, że aborcja w przypadku gwałtu, zagrożenia życia matki lub poważnych uszkodzeń płodu powinna być dostępna? Tak, 94%. Czy polski Kościół katolicki powinien być obecny w życiu politycznym? Tak, 4%, nie, 94%. Czy jesteś za finansowaniem lekcji religii z budżetu państwa? Nie, 94%. Czy jesteś za odebraniem... A to już było, dobra. I teraz wisienka. Jakimi przymiotnikami określisz polski Kościół katolicki? Nowoczesny 0,96%, wspaniały 1%, uczciwy 1%, szczery 1,80%, otwarty 2,90%, przyjazny 3,30%, pomocny 6%, potrzebny 9%. Teraz obłudny 79%, chciwy 73% ankietowanych, zacofany 70%, bezczelny 60%, fałszywy 59%, nieuczciwy 52%, zbędny 29%. Na to pytanie tylko odpowiedziało 32 tysiące głosów.